This. Awesome. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, moi drodzy, ciach. Okej, okay, nie o to chodzi dobra. Dobra. Więc dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Moją drogą załogę. Tutaj Ania Sośniesz Online Fitness Coach. Um... Poczekajcie, zamknij. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Ania Sośniesz Online Fitness Coach, już prawie wszystko ustawione i będziemy sobie zaraz nagrywać podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Witam, witam. Jesteśmy na TikToku, na Facebooku, na Instagramie, więc czołem. Witam Was ciepło. Jestem, zaraz Wam jeszcze tylko jedną rzecz, opowiem, że jestem niezwykle zadowolona, bo skończyłam czytać moją książkę, jakby moją ulubioną książkę. Najnowszą ulubioną książkę Jordan B. Peterson: 12 życiowych zasad, Antidotum na chaos, i tak bardzo, jak się wzdrygałam, żeby to zrobić, i jak się zastanawiałam, czy, czy warto jest ją czytać, to w momencie, gdy zaczęłam ją czytać, jak się wciągnęłam w nią, to Wiem, że teraz będę zamawiać jego pierwszą i trzecią książkę, bo to jest druga z jego książek. Gość pisał 20 lat tą książkę. Wyobraźcie sobie, jakie to jest szaleństwo, nie? Jak, jakie poświęcenie i ile czasu to zajęło, żeby ją napisać. Więc mega Wam będę ją mega, bardzo polecać i zrobię też podcast właśnie w temacie tej książki. Ale. To następnym razem, więc z tego jestem niezwykle zadowolona. Oprócz tego jest tak ekstremalnie gorąco, że już nie wiem, w co się ubierać, żeby po prostu nie pocić się tak ekstremalnie. Więc tak to wygląda tutaj w Warszawie na 10 piętrze. E, I właściwie to tyle, co u mnie się dzieje. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Można mi śmiało dać w, znać w komentarzu, jak się masz. Zapraszam do tego. Kurde, jak to można do mnie dzwonić o porze? W której robię live'a. Szaleństwo. Dobra, o, witam serdecznie, cześć Skarbie. I moje drogie, moja droga załogo, więc będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja będę Wam dzisiaj opowiadać o tym, czy, ha, czy jesteś w stanie zrobić wszystko, co konieczne, żeby się odchudzić, żeby zmienić tą swoją sylwetkę i żeby wyglądać i czuć się tak, jak. Zapragnęłaś, czyli czy, czy jesteś w stanie po prostu wszystko, jakby dać ekstremalnie dużą ilość skupienia do tego, żeby zadbać o siebie, żeby się odchudzić? I tak. Prowadzę z Wami teraz dużo, dużo konsultacji, i e, dobra, zrobimy inaczej. Opowiem Wam historię. Jakby wiadomo, że w, jakby w trakcie życia to nie zawsze mamy skupienie tylko i wyłącznie na sobie. Nie? Nieraz jest, wiadomo, taki okres, że trzeba bardziej skupić się na tym, żeby rozwinąć czy to swoją firmę, czy siebie w pracy i osiągnąć pewnego rodzaju już tam poziom, pułap. I, i wiadomo, że to nie jest wtedy jakiś tam idealny czas na to, żeby, żeby się odchudzać i żeby po prostu stawiać sobie jak najwięcej. E, takich celów związanych z, z, ze, ze swoim właśnie wyglądem, zazwyczaj nie da się to oczywiście zrobić. E, czy na przykład, w momencie, gdy choruje ktoś z naszych bliskich, nie? gdy mamy jakieś inne rzeczy naokoło, gdy jesteśmy w jakimś, czy znaczy jesteśmy w związku, mamy jakieś kryzysy, no to wiadomo, że często. To jest taki moment, w którym my, dzień dobry, dzień dobry, w którym nasze skupienie i nasza głowa ląduje zupełnie w innym miejscu, nie? I wiemy, że jest to pewnego rodzaju poświęcenie, ale znamy też tego cenę, nie? I jesteśmy w stanie powiedzieć, okej, okay, witam, witam, okej, okay, nie? To nie jest jeszcze ten moment na mnie, żeby zadbać o siebie, nie? Ale gdy już dochodzimy do momentu, że widzisz, nie? Że inne rzeczy już fajnie grają, nie? Że... Super powodzi ci się właśnie w relacji, że super, poja jakby super jest, jeżeli chodzi o Twoją pracę, o, o wszystkie inne rzeczy takie naokoło, które mamy i widzisz, że to jest dobry moment na to, żeby zainwestować w siebie, żeby właśnie wziąć i. Zadbać o swoje ciało, żeby mocno stawić się do tego, żeby właśnie zobaczyć, co pięknego jeszcze z tego ciała możemy, możemy zrobić, nie? jak pięknie po prostu ułożyć to swoje, tą swoją sylwetkę, nie? jak super się możemy czuć, jak super możemy mieć poziom energii i to jest po prostu priorytetem. Nie? Czy widzimy, że, że właśnie ta pandemia wepchnęła nas też do tego, żeby. Po prostu już przestać odkładać siebie na później, nie? Że mamy świadomość, patrzymy na te dane, nie? Że większość z osób, które właśnie chorują i które źle przechodzą COVID, to są osoby, które właśnie o to zdrowie słabiej dbają. Takie są wyniki badań. Nie moje jakieś indywidualne preferencje, nie? Więc tu wam od razu powiem, tu wam od razu powiem, pod koniec odpowiem na pytanie. Tu Wam od razu powiem, że jeżeli właśnie widzisz, że to jest już ten moment, że masz dosyć odkładania siebie na później, że to jest ten moment, gdy już masz dosyć po prostu tego, że czujesz się do kitu, że to jest ten moment, gdy widzisz siebie w lustrze i nie jesteś z tego zadowolona. Gdy kupujesz nowe ubrania i te ubrania są coraz to większe, że to cię wkurza i już po prostu tego nie chcesz, że to jest ten moment, gdy potrzebujesz podbiec gdzieś niedaleko i po prostu tracisz oddech i czujesz się słabo, to od razu. Warto jest jak najbardziej zmienić to swoje podejście i siebie postawić na pierwszym miejscu. I to jest właśnie ten moment. Ale dzisiaj chcę opowiedzieć, czy nie jakby moment, do którego my dochodzimy, ale to wam chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć o tym, o takim nastawieniu, które właśnie jest niezbędne, i to nastawienie od razu pomoże ci w tym właśnie, żeby, żeby w, tym w tym swoim odchudzaniu, w tym swoim byciu fit i w tym. W swoim dbaniu o siebie e, mieć rewelacyjne rezultaty. To jest właśnie to, że układasz sobie to w głowie, nie? Teraz jest czas na mnie, teraz jest czas na to, że nie będę sobie więcej odpuszczać, że będę konsekwentna, będę regularnie trenować, że będę też e, nawadniać mój organizm zdrowo, jeść, nie I to mówisz sobie, ok, już chcesz po prostu zobaczyć i już masz dosyć odkładania siebie na później to to jest ten moment gdzie warto jest poukładać sobie w głowie tak że ja zrobię wszystko co jest konieczne i w takim momencie dobra łyk wody I w takim momencie zaczynają się dziać cuda, nie? i w takim momencie jakby nie, nie oznacza to, że to jest wtedy maksymalnie łatwo, nie? że jest prosto, że e, widzisz po prostu, podjęłaś tę decyzję, zaczynasz to robić i już jest po prostu idealnie prosto i w ogóle nie ma się czym przejmować. Bo tak nie jest. Tutaj dalej będzie trzeba się spocić na treningu, dalej trzeba będzie robić po prostu swoje, ale wtedy będziesz wiedzieć, że sobie nie odpuszczasz. Czyli to jest takie nastawienie, w którym. Jeżeli chodzi, na przykład o, jeżeli chodzi na przykład o trening, nie? Masz długi dzień, masz do zrobienia, jak ja na przykład, dwa treningi w ciągu dnia i w momencie, gdy lecę z moim planem, czyli gdy wstaję o tej piątej rano, idę z moim psiakiem na spacer, czyli lecę sobie, moi drodzy, na te 45 minut na spacer, zaraz po wstaniu. Nie? Gdy ja to zrobię później, w ciągu całego zajętego dnia, ja znajdę sobie miejsce na to, żeby zrobić ten drugi trening, to to jest rewelacyjne. Ale gdy mam dużo zajęć przez cały dzień, nie? lato, rano pada deszcz, i tak było ostatnio, nie? w ostatni czwartek. I przychodzi godzina, że jest godzina 21, ja mam jeszcze do zjedzenia kolację, ja mam jeszcze do umycia naczynia, ja mam jeszcze do wykąpania się, jeszcze mam do zrobienia masę rzeczy, ale mam drugi trening do, przepraszam, do zrobienia. To właśnie wtedy, gdy ma się to nastawienie, a ja zrobię wszystko, co jest konieczne, to pomimo tego, że położysz się odrobinę później spać, to i tak zrobisz ten trening czołem. Czyli jeżeli chodzi właśnie o to nastawienie, whatever it takes, wszystko co jest konieczne, ja zrobię wszystko, co jest konieczne. To wtedy, moi drodzy, to wtedy, moja piękna załoga, jesteś w stanie mieć świetne efekty. Ja tak patrzę na moje podopieczne, oczywiście opowiadam też o mnie, nie? tutaj bezwzględnie moje, moje doświadczenia. To jak patrzę na moje podopieczne, to właśnie dziewczyny, które były w programie fitbogini, czy które są moimi indywidualnymi podopiecznymi, to to są osoby, znaczy te, które miały najlepsze efekty, to to są osoby, które są Zdyscyplinowane, które mają nastawienie, że zrobię wszystko, co jest konieczne. To jest to, że nieraz widujemy się na treningach o 6 rano, że nieraz e, piszą do mnie, bo czegoś nie wiedzą i wprowadzają to od razu w życie, wysyłają mi codziennie raporty robią te wszystkie rzeczy, które są trudnymi, pomimo tego, że nieraz chodzą niewyspane, pomimo tego, że nieraz na imprezach rodzinnych po prostu trzeba wybrać mniejsze zło, w sensie, że nie jedzą tych rzeczy, które je reszta, reszta domowników czy osób na imprezie, tylko po prostu są nawet ze swoimi pudełeczkami i jedzą swoje jedzenie, albo proszą o jajecznicę, czy jakieś takie rzeczy wiecie, które jak najbardziej jest się w stanie jakoś ogarnąć liczbowo. Więc to nastawienie zrobi wszystko, co jest konieczne, po, pomimo tego, że może się to kojarzyć z pewnego rodzaju obsesją. I my często patrzymy na to słowo obsesja tylko i wyłącznie z takiej perspektywy, że jak ktoś ma obsesję. Ktoś ma obsesję na, na punkcie właśnie siebie, to to jest w ogóle narcystyczne, to jest fatalne i tak nie powinno się robić. Szczególnie my, delikatne kobiety, które powinnyśmy bardziej dbać o innych, nie? A to gówno prawda, słuchajcie. Jeżeli chodzi, my możemy sobie same poukładać to inaczej w głowie. Jeżeli chodzi o pewnego rodzaju obsesję, to jak najbardziej, jeżeli my mamy tą obsesję poukładaną w taki sposób, że ja zrobię wszystko, co konieczne, żeby. Być silniejsza mentalnie, żeby być silniejsza fizycznie, żeby wyglądać rewelacyjnie i być siebie dumna, żeby mieć potężne poziomy energii, żeby być silniejszą. Jeżeli ty sobie to w głowie poukładasz, to zrozumiesz, że ta obsesja. Nawet jeżeli nazywamy to obsesją i czujemy się w pewien sposób jakoś negatywnie, to to może być dobrą sprawą, bo w momencie, gdy nie mamy tego nastawienia, gdy nie, nie ustalimy sobie to w głowie, że ja zrobię wszystko, co jest konieczne, żeby ten cel osiągnąć, to będzie nam łatwiej sobie to odkładać, to będzie nam łatwiej powiedzieć nie, nie dzisiaj, to nie jest dla mnie, a osoby, które są właśnie skuteczne, to dają sobie ten czas, to jest to i to jest to, że wtedy decyduje się człowiek, mówi sobie: OK, ja daję sobie te sześć tygodni, zrobię wszystko, co jest w tym programie. Tutaj mówię o bogini. zrobię wszystko, co jest w tym programie żeby osiągnąć mój cel. Już tyle razy sobie odkładałam się na później, już tyle razy mówiłam, że to zrobię, a odpuszczałam. Już tyle razy zmieniałam swoje priorytety dla innych. Już tyle razy robiłam po prostu rzeczy, które nie działały. Robiłam to przez chwilę i teraz już jestem gotowa na to, żeby to zrobić. Na 100%. I wtedy jesteś w stanie mieć świetne efekty. I... E, właśnie, wracając do książki 12, 12 życiowych zasad Petersona, to on bardzo ciekawie, opowiadał właśnie też o swojej córce. I on ma córkę Michaela Peterson, która Peterson, oczywiście ładniej powinnam to powiedzieć, która y, jako bardzo młoda została zdiagnozowana u niej reumatoidalne zapalenie stałów, później okazało się, że musiała brać, mieć w międzyczasie masę operacji, brać mocne leki przeciwbólowe, opia i dojdzie. Opiajdowe, czyli oparte na opiatach, na legalnych właśnie narkotykach. Później z czasem jeszcze jakby różnego rodzaju terapii, terapiami ona była poddawana. Okazało się, że, wy, że niestety, ale miała depresję kliniczną, która jest genetycznie, bo taką samą ma Jordan i tak samo ma jego ojciec. I w momencie, gdy to wszystko się jakby zaczęło składać i ona dowiedziała się tego, że podobno. Bardzo dobrą opcją dla chorób właśnie psychicznych, jakby dla chorób, przepraszam, mentalnych, ale też, jakby na, chodziło mi tutaj o depresję i tak samo na reumatoidalne zapalenie stawów, świetną rzeczą i bardzo dobrze działa właśnie dieta, która jest oparta tylko i wyłącznie na mięsie, czyli karmiwore. To ona powiedziała sobie: OK, ja sobie zrobię doświadczenie dam sobie 6 tygodni. Wczoraj, właśnie w nocy oglądałam z nią wywiad w tej sprawie i ona mówi tak: Ja sobie dam sześć tygodni, co ja mogę zrobić innego? I tak jestem chora i będę całe życie na reumatoidalne zapalenie stałów, na depresję kliniczną. Biorę i tak te leki, cały czas zmieniamy te terapie, nic mi się nie udaje, e, jakby przez chwilę działają, zaraz mój organizm już jest, nie jest w stanie tak funkcjonować. I Michaela powiedziała sobie tak. Ja zrobię z tego doświadczenie naukowe przez 6 tygodni. Będę jeść to samo mięcho. Tam się je głównie mięso, ryby, jajka i sery, czyli to jest taka sensu stricte karmi wore. I ona przez te 6 tygodni tak robiła. I później na podsumowaniu tych 6 tygodni okazało się, że ona. Nie miała już takiego mocnego bólu, że jej ciało tak mocno się do tego przyzwyczaiło, że ona była w stanie odstawić leki. To nie oznacza, że jakby, jakby, i popatrzcie nie wiem co chciałam powiedzieć. I popatrzcie, nie? Tutaj jakby powiedziałam tą historię właśnie po to, żeby zobaczyć, że my bardzo często, ja tak robiłam wcześniej. Obiecujemy sobie coś, nie? Ja zacznę biegać, ja zacznę robić jakieś tam rzeczy, nie? I później przyjdzie jakaś jedy, jeden moment, w którym jest nam trudno to zrobić, nie? Jest nam niekomfortowo, jesteśmy zmęczone, jesteśmy przeziębione. Jest są wakacje, czy jakieś inne tego typu rzeczy, nie? I stawiamy sobie te wymówki, że te wymówki są ważniejsze od nas i od naszego zdrowia, i od naszego e, właśnie, od naszej, naszej sylwetki, naszego ciała, co też przekłada się na zdrowie mentalne. I jak sobie odkładamy siebie zawsze na później, jak wiemy, że wakacje są ważniejsze, jak wiemy, że jakieś inne pierdoły są ważniejsze niż my, to wtedy nic z tego nie będzie, nie? Więc. Dajmy sobie, jeżeli właśnie to jest to, że jeżeli jesteś zdeterminowana, jeżeli mówisz, to jest to, ja już mam dosyć odkładania siebie na później, ja chcę zrobić to, co jest konieczne, żeby być silną, szczupłą, pewną siebie i chcesz dołączyć do programu Fitbogini, to to jest ten czas, to właśnie to jest najlepszy moment, żeby to zrobić, bo już niebawem ruszamy, ja teraz y, ostatnie osoby dodaję do, do właśnie. Do programu, więc warto jest wejść sobie w bio. W Bio znajdziesz stronę link czołem, gdzie można sobie właśnie obejrzeć wideo z wytłumaczeniem całego programu, które jest jeszcze bardziej kontrowersyjne niż to, co dzisiaj mam tutaj mówię na podcaście. Druga rzecz, później dostaniesz ode mnie namiary na wypełnienie ankiet. Dzięki czemu będziesz mieć indywidualnie dobraną dietę, będziemy się widywać na treningach, będziesz w super grupie, będziesz mieć materiały edukacyjne, z których dowiesz się wszystkiego, co potrzeba. I jeżeli dodamy Twoją wysoką etykę pracy i to, że będziesz robić wszystko, co jest konieczne, żeby ten cel osiągnąć, to za te sześć tygodni przybijesz mi pionę, spotkamy się na Zoomie na podsumowaniu programu, czy wyślesz mi e-mail i powiesz, Ania. To naprawdę działa. Mada faka, ja nie, nie wiedziałam, że jestem w stanie takie piękne rzeczy zrobić. I taka być silna, i tak dobrze wyglądać, i tak super się czuć. Więc dosyć gadania. Teraz jest czas na zrobienie tego. Jeżeli jesteś gotowa, to zapraszam. Można sobie wejść na stronę annasośniesz.pl ukośnik, fit, pauza bogini, czy też w opisach można znaleźć właśnie link do tego. Jeżeli chcesz, to zapraszam. Jeżeli nie, to do zobaczenia jutro. W każdym razie będzie mi jak zawsze miło, jeżeli zalajkujesz, skomentujesz, będziesz obserwować mój profil i jeżeli widzisz też, że to nagranie coś ci uświadomiło. Czegoś dobrego się tutaj dowiedziałaś, to zapraszam, żeby go udostępnić u siebie albo też podesłać znajomej, znajomemu, któremu to pomoże. Dobra, więc tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Tobą. Peace, love, and gains. I do zobaczenia jutro o 12 na kolejnym podcaście. A ja za momencie jeszcze tylko odpowiem na jedno z pytań, które było na TikToku. Więc dzięki bardzo dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pa!